W dzisiejszym odcinku IT Morning, programista kontra reszta świata. Przeci ja pierdolę, zmieniałem dwa tykuły w jeden. Dobra, lecimy z tym. Programista kontra reszta świata. A więc jak widzicie, jestem trochę zmęczony, bo dopiero co nagrywałem yy, odcinek specjalny na piątek IT Morning od kuchni. Wyszło mi 45 minut materiału, więc pewno po przycięciu będzie z 30. I. Mm. Herbata zielona z cytryną, ale tego potrzebowałem. Dobra, zaczynamy. Po pierwsze, naszym artykułem następ jest deweloper, który po 6 latach pracy zmienił swoje opinie na pewien temat. Po pierwsze, artykuł jest podzielony na trzy części. Rzeczy, które miał uważał za pierdoły, a teraz uważa, że faktycznie są istotne. Opinie, które zebrał po drodze, i na końcu rzeczy, o których nie zmienił. Mi się bardzo podoba. Nie chcę mówić wszystko, ale um, to bardzo pokazuje, jak pewne rzeczy zmieniają się i po prostu zaczynamy doceniać ich wartość, że nie zawsze nasi starsi koledzy są głupi. Um, bardzo mi się spodobało jego punkt na temat, że retrospektywy są istotne, ale kiedy faktycznie coś po nich się dzieje. Dlatego ja uważam, że po, jeśli mam po retrospektywie więcej niż 2-3 akcje, to się nie wydarzy nic. Um, I także Fajny był dziś ten punkt, że stand-upy są bardzo przydatne, żeby no, trzymać oczy na nowych. Nie do końca się zgadzam. W sensie ja widzę wartość, o której on mówi, ale inna rzecz jest, że mi się bardzo podoba eksperyment, którym chyba kiedyś będę musiał zacząć robić. Zapytać się zespół, czy po stand-upie uważają, że dowiozą sprint, czy nie dowiozą sprint. Bardzo łatwo można zobaczyć, kto słucha, co inni robią, kto nie słucha. I faktycznie wyczuć nastawienie nastroju. Bo tak naprawdę, stand-up służy do tego, żeby się synkować. Ale no, trzeba o tym myśleć. Um, jedną, jest jedna rzecz, którą bym chciał zobaczyć trochę więcej informacji, co autor ma na myśli. Jest to Jagni Solid Dry in that order. Zgadzam się z um, kolejnością, ale przyznam się szczerze, że przydałoby się tutaj trochę więcej rozwinięcia. Um, rzecz, którą nie do końca się zgadzam, to jest. Um, to, co autor napisał w opiniach, to się nie zmieniły, że ludzie, którzy przejmują się stylem kodowania, zasadami literów i tak dalej, to są jacyś dziwacy. Z jednej strony, jeśli faktycznie mamy dowozić i po prostu czepiamy się byle jakiej faktycznie pierdoły, to, to nie ma sensu. Ale ja uważam, że jeśli pracujemy wspólnie nad kodem, dobre zasady kodowania, przestrzeganie wspólnego języka bardzo dużo pomaga. Więc to jest takie zdanie, gdzie trochę brakuje kontekstu, ale rozumiem o co chodzi autorowi. Podejrzewam, że mu chodzi właśnie o takie już przesadne. Naszym następnym artykułem jest podesłany przez kolegę ode mnie z pracy, także o mojego miennika Macieja. Podcast Przedsiębiorca Reszta Świata. O co chodzi? Tak jak mówiłem, ja się uczę, rozwijam jako lider, i tutaj właśnie Maciej podsyłał mi trochę różnych interesujących materiałów z tym związanych. I to był jeden z materiałów, który obecnie przerabiam. Nie przebiłem się przez cały odcinek. Przyznam się szczerze, że jestem to powiedzieć na 30 minucie. Ale już to, co zobaczyłem, jest dla mnie na tyle istotne, że uważam, że warto wam go podesłać. Moja wielka firma już była mi przedstawiona parakrotnie, ale dopiero w końcu się przekonałem, żeby zacząć to oglądać. Ym, I to jest odcinek właśnie poświęcony m.in. temu, jak radzić sobie z wyrzutami sumienia i jak odpoczywać o pracy. Ja mam z tym problem. Ja mam z tym problem, jestem pracoholikiem, jakkolwiek IT Morning jest moim hobby, to też jest moja praca, więc no, ja pracuję po pracy, yy, więc jest to dla mnie istotne. Jedna rzecz, ściście dźwięk jak odpaliście to wideo, bo intro jest cholernie głośne. Ja nawet sobie tutaj na wszelki wypadek, żeby się ono nie odpaliło, ustawiłem to w takim miejscu, żeby już było po intrze. A zwłaszcza, że to jest odcinek nagrywany w, chyba na jakiejś konferencji czy coś, że też ten dźwięk czasami potrafi skakać. Mimo wszystko, warto obejrzenia. Zachęcam. Na zakończenie. Dzisiaj nie będzie to się działo. Dzisiaj mam coś innego. Przepraszam za ten ostatni tekst na tym obrazku, Patryk strzeż ale. obrazek mnie zainteresował z innej perspektywy. No, właśnie temat tego, że mężczyźni nie dostają kwiatów. W sumie tak sobie nad rozmawiałem ze znajomymi i kwestia taka: no, ja może jestem trochę staroświecki, ale po prostu, jak już mam dać prezent jakiejś osobie, którą nie znam, albo znam słabo, jeśli to jest kobieta, to najczęściej będą czekoladki, kwiaty. Jeśli chodzi o mężczyznę, to się po prostu idzie po najprostszej linii oporu i daje mu się flaszka. Ja jestem fanem whisky, co oznacza, że ja bardzo często w prezencie dostaję whisky. Z jednej strony mi to nie przeszkadza, bo lubię whisky, ale z drugiej strony ja tak mało piję, że większość whisky, którą dostaję, tak naprawdę idzie na prezenty dla innych ludzi, bo ja sam tego nie wypijam. Bo nie wyrabiam. No i stąd się pojawiła taki właśnie dyskusja. Drodzy panowie, drogie panie, a jakie wasze na to jest spojrzenie? Może, drogie panie, zamiast kwiatów byście faktycznie wolały dostać alkohol? A drodzy panie, czy wy, drodzy panowie, a wy nie chcecie kwiatów? Bo ja przynajmniej szczerze kwiatami bym nie pogardził. Czekoladkami? Jak uwielbiam słodycze, to jestem już za gruby, więc czekoladek może lepiej nie, ale no kwiatami bym nie pogardził. I to jest właśnie pytanie do Was w komentarzach, co o tym sądzicie? Panowie, czy się dostawać kwiaty? Panie, czy się dostawać alkohol? Zobaczymy, co o macie do, tego do powiedzenia na ten temat. Okej, okay, kończymy na dzisiaj. Dziękuję, że ze mną byliście. Do zobaczenia.